Modlitwa w czasie Adwentu ma dwa aspekty. Pierwszy, a w sumie drugi, bo on przychodzi w drugiej części Adwentu, to jest przygotowanie do Bożego Narodzenia, czyli do spotkania Boga, który już wypełnił swoje obietnice, ponieważ cały Stary Testament to jest przygotowanie do tego przyjścia Jezusa, do tego, że Bóg staje się człowiekiem, że Bóg chce być blisko, że Bóg chce wypełnić swoje obietnice, Bóg chce dotykać człowieka, Bóg chce być w samym centrum życia człowieka, chce być człowiekiem. To jest pierwsze. I tak sobie myślę, że jak się modlimy właśnie tą częścią Bożego Narodzenia, to możemy myśleć o tych obietnicach, które Bóg ma w naszym życiu. Te obietnice, które Tobie dał i może czekasz, żeby je wypełnił. Boże Narodzenie pokazuje, że Bóg jest wierny, że On wypełni swoje obietnice. A drugi aspekt to jest ten aspekt oczekiwania. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź powtórnie. Wypełnij swoje obietnice, które na nas czekają w Apokalipsie, w listach świętego Pawła, też w Starym Testamencie, ale nade wszystko tutaj, w Nowym Testamencie, w tym, że Jezus, kiedy odchodzi do nieba, to aniołowie mówią apostołom, nie stójcie tutaj, On przyjdzie powtórnie, tak jak odszedł, tak samo do was wróci. Oczekiwanie na powrót tego, który nas kocha. Oczekiwanie na tego, który pragnie nas przyjąć do siebie na wieki. To jest takie piękne, słuchajcie, oczekiwanie, jakby dwie nogi. Tu i teraz Bóg spełnia obietnice i czekam na spełnienie tych obietnic, które mają przyjść. Wydaje mi się, że to jest ta treść modlitwy w Adwencie. Treść modlitwy naszej. Przyjdź, Panie Jezu, wypełnij swoje obietnice i dziękuję Ci, Jezu, że już wypełniłeś swoje obietnice, bo Ty jesteś wierny. Dobrego dnia.